I w ten sposób płynnie zagadałam cały temat, żebyście nie zauważyli, że po cichutku, niezauważenie... Pieronie, gdzie byłeś? Kaj, byłeś, Pieron. Na scenie pojawia się Łukasz Kochut, również europoseł. Tak, możecie przywitać go brawami. Łukasz, rozmawiamy... Jeśli chcesz wiedzieć, jakie jest pytanie, chyba że jako zawodowy polityk odpowiesz mi już na pytanie, zanim je zadam. Po prostu chciałem przeprosić za spóźnienie, ale ten Śląski Teatr, który gramy i w Parlamencie Europejskim był grany i dzisiaj na kampusie i 9 października w Warszawie, no to jest moja misja życia. Śląsko-Gotka. Europa jest najważniejsza, ale Śląsk też. Przepraszam. Wybaczacie? Dobra, jest okej. To teraz pytanie. Ustaliliśmy sobie, że większość publiki nie pamięta Polski, która nie była w Unii Europejskiej, czyli Polski bez Europy. Nie, nie. Sprawdziłam metrykę, ale poczekaj. Najpierw inne pytanie. Czy grozi nam polexit? Czy możliwa jest powtórka z rozrywki, że znowu będziemy żyli w Polsce, która nie jest w Unii Europejskiej? No ja tak niestety uważam, dlatego że wszystko... Oczywiście jest w naszych rękach i 15 października wybierzemy, czy chcemy Polski, silnej Polski w Unii Europejskiej, czy nie. Bo dla mnie głosowanie na obóz Zjednoczonej Prawicy, który od 8 lat każdego dnia w mediach publicznych obrzydza, zohydza Unię Europejską, zohydza naszych partnerów, sojuszników z Unii Europejskiej, czy Konfederację, która otwarcie mówi o tym, że chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Oczywiście teraz w kampanii tego nie mówią, ale pamiętamy doskonale piątkę Mentzena i pamiętamy te wszystkie komentarze z Konfederacji. I obawiam się tego, że tak, że to nam grozi, dlatego że my też z perspektywy Parlamentu Europejskiego dobrze wiemy, że w Unii Europejskiej rządzi tak zwana siedmiolatka, czyli ten okres, kiedy programowanie wieloletnich ram finansowych jest. I w tym kolejnym budżecie europejskim Polska z natury rzeczy, dlatego że już dostała wiele funduszy strukturalnych i teraz powinna dostać jeszcze oczywiście środki z KPO, no będzie dostawać trochę mniej, no to jest naturalne w procesie w ogóle integracji danego państwa członkowskiego z Unią Europejską. Ja się bardzo obawiam, że ten 27 rok wtedy, kiedy będzie właśnie kolejny budżet, to będzie temat dyskusji w Polsce i uważam, że takie głosowanie w Sejmie, gdyby tak się stało, że Konfederacja z obozem Zjednoczonej Prawicy rządzi, mogą to wywołać. Ja się tego bardzo obawiam, bo tak jak pani powiedziała, no ja akurat dorastałem z Unią Europejską. Ja się w 1982 roku urodziłem, byłem beneficjentem tego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 roku pierwsza emigracja taka zarobkowa, w 2006 Erasmus w Finlandii. I ja z tą Unią Europejską poniekąd po prostu dorastałem, wchodziłem w dorosłe życie. Później w 2019 roku zostałem posłem do Parlamentu Europejskiego, spełniłem swoje marzenie z liceum, bo wtedy wszyscy interesowaliśmy się tą integracją europejską na początku tej właśnie drogi. I zachęcam was wszystkich absolutnie do tego po prostu, żeby aplikować i to na Erasmusa, żeby tą Europę poznawać, żeby nie dać się po prostu w tą narrację pisowską wpuścić, bo my możemy być silni w Unii Europejskiej. My, parlamentarzyści, europarlamentarzyści opozycji, o to walczymy każdego dnia. Każdego dnia przekonujemy naszych kolegów z innych krajów, że Polska to nie PiS. Po prostu. I oczywiście wylewa się na nas wiadro pomyj każdego dnia w szczujni, ale my się nie damy, dlatego że my wiemy, że to jest polska racja stanu, że silna Polska w Unii Europejskiej to jest racja stanu. Ja jestem ze Śląska, więc to jest dla mnie tak oczywiste po prostu jak to, że dobrze jak słońce świeci i nie damy się, ale oczywiście to ryzyko jest. No dobra, a teraz odwróćmy stolik i zastanówmy się, bo tytuł naszego spotkania to jest co z tą Unią i czy sama Unia Europejska zdaje egzamin, czy panów zdaniem to, co działo się po pierwsze podczas epidemii koronawirusa, wybuch wojny na Ukrainie. Czy wtedy Unia zdała egzamin, czy dzisiaj sama Bruksela i to, co się w niej dzieje, wymaga reformy? Znów Andrzej Halicki nie może. Tak? Proszę bardzo. No to zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby Unii nie było, gdybyśmy byli sami, gdybyśmy byli zdani sami na siebie i na rząd, ten rząd, który mamy. Nawet nie mielibyśmy szczepionek, albo mielibyśmy szczepionki Sputnika,
To były te propozycje przecież, które mogły być zrealizowane, bo przecież na początku ten rząd wręcz zakupom wspólnym mówił nie. Przypomnijmy to sobie. Zakupy wspólne okazały się, no po pierwsze, bardzo szybką odpowiedzią na to, co było głównym zapotrzebowaniem, ale przypomnijmy sobie, że to była też polska propozycja, czyli Unia Energetyczna, czyli bezpieczeństwo energetyczne, zresztą propozycja Donalda Tuska w 2014 roku. Ona wtedy została odrzucona politycznie, odrzucona, aczkolwiek nie do końca, natomiast największy problem był właśnie no to kto, jak i w jaki sposób. I to było bardzo mocno komentowane, no bo różne interesy różnych firm, różnych krajów i tak dalej przecież konkurencyjne ze sobą. No ale okazało się, że tak, że chwilę później mamy naprawdę bardzo poważny kryzys energetyczny, bo wojna. Że zaczyna wracać temat bezpieczeństwa i to wspólnego bezpieczeństwa, także cyberbezpieczeństwa, że wspólna polityka zdrowotna to już nie tylko kwestia walki z rakiem, ale i pandemii, ale też inne wyzwania i ona jest potrzebna. W związku z tym zaczynamy mówić o budżecie, na razie bardzo skromnym, ale jest komisarz, którego nikt nie neguje, od polityki, która nie jest usankcjonowana traktatowo, tak, w żaden sposób nie opisana. Więc ja uważam oczywiście, że Unia nie tylko zdała egzamin, ale co więcej, może tej świadomości nie mamy. Bylibyśmy w katastrofalnej sytuacji, gdyby Unii nie było i gdyby ona także z powodów tego kolejnego kryzysu, bo ta nasza kadencja przypadła na 3 bardzo poważne kryzysy gospodarczy, polityczny i ten zdrowotny, ale że to jest dowód na to, że ona musi się zmienić. Znaczy ona już musi być kompletnie nową, kolejnej dekadzie, może nie w przyszłym roku czy na najbliższych kilku latach, ale na pewno to, co na początku startowało jako konferencja o przyszłości Europy w zamyśle reformy instytucjonalnej nie ma żadnego znaczenia, zadaniowo musi być inne. Czyli my musimy sobie szybciej odpowiadać na wspólne wyzwania i one, te odpowiedzi, i to jest paradoks sytuacji, one mają miejsce na poziomie Rady Europejskiej, czyli rządów. I to, co PiS mówi o tym, że grozi nam federalizacja i jest zarzutem, że w ogóle tej wspólnoty jest za dużo, w praktyce oznacza, że to rządy podejmują decyzje wspólne dużo częściej, dużo szybciej niż do tej pory. W praktyce. I to nie jest wcale traktatowo opisane. No bo przecież szczytów mamy dużo więcej, decyzji comiesięcznych dużo więcej. W praktyce Unia działa już zupełnie inaczej i to będzie musiało być doprecyzowane, ale praktyka jak gdyby wyprzedza dzisiaj to, co zakładała ta konferencja, wypracowane będzie instytucjonalnie. Uważam, że Unia będzie zupełnie inna także dlatego, że mamy proces rozszerzenia przed sobą. Czyli jeżeli dojdzie, mam nadzieję, po zwycięskiej wojnie Ukraina, Mołdawia czy kraje bałkańskie, wymusi też zupełnie nową konstrukcję. No ale to już kolejny rozdział naszego pytania. Choć z perspektywy obywatela Unii Europejskiej może się wydawać, że te decyzje wcale tak szybko nie zapadają. I pamiętam, kiedy zaczęłam pracę w Brukseli, dla mnie największym to był akurat moment, kiedy Rosja anektowała Krym. Wydawało mi się, że przyjeżdżając z Polski, że w ogóle decyzje na unijnych szczytach będą błyskawicznie zapadać w sprawie sankcji, a okazało się, że chwila. Inne części Europy mają zupełnie inne zdanie. Każdy ma gdzie indziej swoje interesy. Jak wy to widzicie z bliska? No i znów to samo pytanie. Jaka zmiana mogłaby to ulepszyć, przyspieszyć? Czy jesteśmy już w tej najlepszej możliwej wersji Unii Europejskiej? Łukasz? Unia Europejska na pewno nie jest idealna. Ja sobie też z tego zdaję sprawę. Ja nie jestem jakoś zapatrzony w też w ideę federacji, federalizacji czy integracji europejskiej, ale ta Unia Europejska, tak jak Andrzej powiedział, no potrzebuje po prostu zmian, przyspieszenia. Ona się na pewno zmieni przez kolejne rozszerzenia, bo to, co nas też czeka, to właśnie przystąpienie, miejmy nadzieję, Ukrainy, Mołdawii, państw bałkańskich. Jest jeszcze kwestia też turecka, która tam trwa od powiedzmy lat 70. i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale potrzebujemy rzeczywiście, moim zdaniem, jako, też nie boję się tego powiedzieć, osoby, która chciałaby tej Unii silniejszej, bardziej zintegrowanej, no chciałbym, żeby te decyzje zapadały szybciej, bo to jest rzeczywiście dla mnie duży szok, jako nawet osoby, która bardzo chciała być w Parlamencie Europejskim, ale jednak widzę, jak bardzo wolno ten proces decyzyjny zapada. No nawet nie w,
w samym parlamencie, bo my sobie jakoś dajemy radę w procesie negocjacyjnym choćby różnych raportów, rozporządzeń, rezolucji. Natomiast rzeczywiście instytucjonalnie Unia Europejska jest wolna, dlatego że właśnie Rada Europejska musi decyzję podejmować na ogół w procesie takim, że jest to weto. I plus Komisja Europejska, która też jest w permanentnym takim konflikcie z kolei z Parlamentem Europejskim, więc to jest bardzo skomplikowana struktura. Ta konferencja o przyszłości Europy, o której mówił Andrzej Halicki, ona była takim połowicznym, bym powiedział, sukcesem. Dobrze się stało, dobrze, że kolejni liderzy Unii Europejskiej się spotykali, negocjowali także z obywatelami, NGO-sami, bo to jest potrzebne, żeby ludzie sami mówili, jaka ta Unia Europejska ma być, żebyśmy my także jako przedstawiciele Polski mówili, jaka ta Unia ma być. Ja uważam, że po prostu potrzebujemy tego przyspieszenia i potrzebujemy takiej poszerzonej dyskusji. Mam nadzieję, że te najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca przyszłego roku będą taką dyskusją do tego, żeby o tej Unii Europejskiej na poważnie porozmawiać. Mam nadzieję, że to już będzie w nowych warunkach politycznych także w Polsce, że odkłamiemy to te 8 lat w telewizji publicznej i rzeczywiście rozpoczniemy prawdziwą debatę o tym, jak ta Unia Europejska ma być i jakie chcemy, żeby Polska zajęła miejsce w Unii Europejskiej, bo na przykład jeśli chodzi o sankcje, no to my obserwujemy to na co dzień. No my wypracowujemy jakieś tam kolejne kroki sankcyjne w stronę Rosji, a Viktor Orban, do niedawna największy przyjaciel rządu PiS, po prostu blokuje to na Radzie Europejskiej i to jest ogromny problem. Krzysztof Hetman. Znaczy, mnie się wydaje, że kwestia związana z tą szybkością bądź powolnością podejmowania decyzji jest związana z brakiem zrozumienia i świadomości, czym jest Unia Europejska. Dlatego, że proszę sobie przypomnieć, jak zaczęła się pandemia. Jakie były ogromne pretensje o to, że tak w Unii długo trwają te wszystkie dyskusje, szczepionki, maseczki, respiratory. Włosi mieli ogromne pretensje do Unii Europejskiej, że tak późno przyszła ta pomoc, kiedy oni byli tam jako pierwsi najbardziej dotknięci tym koronawirusem. I jak rozmawiałem z ludźmi, to miałem wrażenie, że większość ma takie przekonanie, że ta Unia Europejska to ma jakieś magazyny, w których to wszystko ma. Czy nie ma zrozumienia w ogóle, że Unia Europejska to tak naprawdę jest Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska, trochę agencji i Unia jako taka nie ma nic. Unia Europejska to 27 państw członkowskich. Jeśli ktoś miał tym Włochom pomóc poprzez sprzęt, poprzez wsparcie medyczne, to mogły to zrobić tylko poszczególne rządy państw członkowskich, a nie Komisja Europejska, bo tam nie mieli ani maseczek, ani lekarzy, ani pielęgniarek, ani respiratorów, bo to jest instytucja, w której siedzi iluś tam urzędników. I wydaje mi się, że to jest ogromny problem nie tylko u nas w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, że mówi się, że Unia coś powinna załatwić. Ale czym jest ta Unia? Co to znaczy, że Unia ma załatwić? To znaczy, że mają to załatwić państwa członkowskie w porozumieniu ze sobą. Zupełnie inną sprawą jest, że te decyzje oczywiście zdarzają się długie, no bo to są różnego rodzaju gra interesów narodowych i tak dalej, i tak dalej. Komisja Europejska może mieć inne zdanie, Parlament Europejski ma inne zdanie, na to nakładają się opinie wszystkich pozostałych państw członkowskich, no i niestety poprzez taki proces wykuwania decyzji to musi trwać. Natomiast ja jestem jednak optymistą, bo jak patrzę, jak już ta pandemia się rozpoczęła, może na początku był falstart, ale później już te decyzje naprawdę zaczęły szybko zapadać. Jak patrzę na te decyzje, które zapadały po tym, jak 24 lutego ubiegłego roku Rosja napadła Ukrainę, to naprawdę byłem pod wrażeniem, jak szybko niektóre decyzje zapadały. Oczywiście, tak jak Łukasz powiedział, wiele tych decyzji było sabotowanych, bo tak to trzeba nazwać, sabotowanych przez Węgrów. Natomiast te decyzje naprawdę bardzo szybko zapadały i tu trudno się przyczepić do czegokolwiek. No, a że ten proces musi trwać, to niestety musi. Czy możemy to zmienić?
Pewnie, prawdopodobnie musiałoby dojść do takiej federalizacji, w której Komisja Europejska stałaby się takim europejskim rządem i podejmowałaby szybko wtedy decyzje. Oczywiście w sytuacji, w której Parlament Europejski by aprobował, ale wtedy Parlament Europejski musiałby mieć inicjatywę ustawodawczą, której dzisiaj nie ma, no to już byłaby rewolucja, jeśli chodzi o Unię Europejską. Albo można zrobić taką Unię, której ja jestem większym zwolennikiem, żeby Unia robiła mniej, a była bardziej skuteczna, bo moim zdaniem dzisiaj zajmuje się wieloma niepotrzebnymi sprawami. Unia jako instytucje unijne, bo zaraz też wpadnę w tą pułapkę, o której mówiłem na samym początku. Andrzej Halicki, jeszcze jedno zdanie, tak? Drobna uwaga do Krzysztofa, bo nie na federalizacji polega sprawność, wręcz odwrotnie. Znaczy, jeżeli mówimy o pandemii, Health Security Committee powstał i zaczął pracować w ten sposób, że spotykał się co tydzień, już na końcu grudnia 2019 roku, czyli od stycznia już były regularne spotkania. Na poziomie ministrów zdrowia wszystkie kraje członkowskie uczestniczyły w tym aktywnie. Był jeden kraj, który nie uczestniczył na poziomie ministra. Po naszych interwencjach w marcu po raz pierwszy pojawił się już nie minister, bo to obraza, za poważny pan Szumowski, główny inspektor sanitarny, jeżeli pamiętacie, był oddelegowany do tej. I byliśmy jedynym krajem, który nie delegował nikogo z ministerstwa, jeżeli nie na najwyższym, to przynajmniej na poziomie zastępcy. I co to oznaczało? Nie uczestniczyliśmy w przetargach wspólnych na maseczki, na różne inne rzeczy. Czesi mieli w sklepach, myśmy dopiero sobie produkowali. I wszystkie te później konsekwencje wynikały z tego, że dystans do Unii, że ta Unia zła, narzuca coś, był tak duży. I jeżeli mówię o polexicie tym praktycznym, to na tym on polega. Bo nikt nie będzie na nas czekał. Nieobecni nie mają racji, nie uczestniczą w tych korzyściach i w tych możliwych do podjęcia decyzjach, a później skutkach tych decyzji. Jeżeli jest się nieobecnym, po prostu jest się nieobecnym. I nikt nie będzie patrzył, że nie będzie na nas czekał, po prostu. Chciałbym być dobrze zrozumiany, bo musicie państwo wiedzieć, że ja się z Andrzejem Halickim rozumiem bez słów, a jeśli miał jakąś uwagę do mojej wypowiedzi, to znaczy, że muszę to uszczegółowić. Chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie wielu Europejczyków uważa, że federalizacja byłaby odpowiedzią na szybsze podejmowanie decyzji. Natomiast ja chciałem wypowiedzieć moje zdanie. Ja uważam, że szybsze podejmowanie decyzji nastąpiłoby wtedy, gdyby Unia zajmowała się bardziej wąskim zakresem zadań, a trochę się tak nie rozdrabniała, tak jak dzisiaj. Ale Łukasz pewnie ma jeszcze inne zdanie. To jest ten moment, kiedy prowadząca przestaje być potrzebna. Łukasz Kochut, bardzo. To ja muszę się trochę odnieść, bo ja tu z kolei akurat z Krzyśkiem, pomimo tego, że się rozumiemy bez słów w wielu sprawach, zwłaszcza w parlamencie, ale ja z kolei mam najbardziej chyba progresywne tutaj spojrzenie na to, dlatego że ja uważam, że rzeczywiście są obszary, których Unia powinna przyspieszyć. I na pewno z mojej perspektywy, oczywiście nie chcę tutaj, prawda, się nieładnie różnić, ale choćby właśnie polityka zagraniczna, czy przyspieszenie po prostu, jeśli chodzi o może właśnie wspólną politykę zdrowotną, powinny te obszary być włączone. Łukasz, ja się tu z tobą absolutnie zgadzam, widzisz, absolutnie się zgadzam, tylko ja uważam, że właśnie powinna się Unia troszeczkę bardziej skupić ograniczyć w tych tematach, które są najważniejsze, a nie rozłazić się na sprawy pewnie istotne dla wielu grup, ale może z punktu widzenia wszystkich państw członkowskich niekoniecznie. Jak będziemy mieli prelegację, to możemy to wszystko... Andrzej Halicki, do mikrofonu, bardzo proszę. Będziemy mieli prezydencję, być może zamiast Węgrów, bo my mamy po nich akurat, ale będziemy mieli już właściwy rząd i, no i wtedy tę dynamikę, którą można przełożyć na zadania, to bardzo łatwo i szybko można narzucić pewne rozwiązania, bo będzie cała gama decyzji do podjęcia. Dzisiaj mamy komisarza do spraw, to się nazywa European Way of Life. No bardzo fajne, bo 27 państw musi mieć 27 komisarzy. W związku z tym jest taka działka, która bardzo fajnie brzmi, nawet na poziomie wiceprzewodniczącego. No ale nie mamy komisarza do spraw kryzysowych, a ich było bez liku. Mamy specjalny fundusz, którym później zarządza, właściwie nie wiadomo, kto zarządza, bo nie ma swojego gospodarza, mówię o Funduszu Solidarności. Mamy fundusz globalizacyjny, który w ogóle nie jest potrzebny, bo akurat tych wyzwań Unia nie musi podejmować, a są duże środki do właśnie wykorzystania. Zdrowie, mamy komisarza, ale nie mamy polityki zdrowotnej i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy jest do naprawienia albo do poprawienia.
Ale do tego potrzeba też tej jednomyślności, jeżeli mówimy już o traktatach. A ja uważam, że nawet na traktaty nie trzeba czekać, tylko trzeba robić. I to dużo zależy od siły politycznej. I tę możemy odzyskać 15 października właściwą decyzją, bo na Polaków naprawdę czekają. To mała kropka i z programu Co z tą Unią przechodzimy do programu Rozmowy w toku. I teraz zamieniam się w Ewę Drzyzgę. Słuchajcie, pytania i dodatkowy konkurs ode mnie. Znajdźmy może taki temat, gdzie oni nie będą się zgadzać. Co wy na to? Bo na razie wszyscy są za. Bardzo proszę. To ja mam chyba taki temat dla panów, bo tak jak panowie Hetman i Halicki jesteście z jednej rodziny politycznej, ale z różnych rodzin politycznych, jeżeli chodzi o politykę krajową. Chciałem spytać o koncepcję Europy dwóch prędkości i o przewidywane przez panów modele rozwoju integracji europejskiej, bo już ojcowie założyciele na wstępie wiedzieli, że zaczniemy sobie od strefy wolnego handlu, ale będziemy sukcesywnie kroczyli jednak do tej unii politycznej, bo z punktu widzenia teorii stosunków międzynarodowych na tym generalnie polega integracja między państwami. Rozpoczynamy od strefy wolnego handlu, kończymy na politycznej. No i chciałem spytać o to, bo mamy takie państwa jak Polska, mamy takie państwa jak Węgry, które jednak blokują unijne inicjatywy, blokują unijne reformy. Polska chociażby do 23 lipca miała implementować dyrektywę tytoniową, dalej tego nie zrobiliśmy, ale to jest kropla w morzu potrzeb, dlatego że oczywiście wciąż nie wypełniamy kamieni milowych i regularnie łamiemy prawo Unii Europejskiej, o czym orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka. W związku z tym chciałem zapytać, jak z różnych perspektyw, z tej bardziej lewicowej, bardziej centrowej i bardziej może konserwatywnej, według panów może rozwinąć się ta integracja? Czy jest w ogóle możliwe, że państwa Europy Zachodniej jednak zostawią taką Polskę i Węgry w tyle i będą się integrowały, a my gdzieś tam zostaniemy? Panowie, Europa dwóch prędkości. To się niestety już dzieje, jeśli mogę zacząć. Widzieliśmy tą konferencję o przyszłości Europy. To nie mój. Słyszeliśmy też prezydenta Emmanuela Macrona, który też otwarcie o tym mówił, że jeżeli ktoś nie będzie chciał się dalej integrować, dalej nie będzie chciał rozwijać projektu Unii Europejskiej, to po prostu no, pewne kraje będą się bardziej integrować. Na pewno ta Europa dwóch prędkości już jest, jeśli chodzi o strefę euro choćby. To jest jednak coś, z czego sami się trochę wykluczyliśmy. Do końca nie było tej debaty o przystąpieniu Polski do strefy euro. Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że tego bardzo żałuję, bo to jest na pewno duża tarcia też dla Polski, bycie w strefie euro z mojej perspektywy i z mojej perspektywy grupy politycznej. I to na pewno jest coś, co my sobie sami robimy, niepotrzebnie moim zdaniem. Natomiast najważniejsze w Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich jest po prostu rozmowa i dialog. Ja byłem sam świadkiem tego przy dyrektywie metanowej, gdzie polski rząd po prostu sam się wykluczył z rozmów, sam pozwolił oczywiście narzucić pewną narrację, też przez to, że propagandę robi na polityce europejskiej, na tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. I ja po prostu pomagając przepchnąć pewne przepisy, zapisy w tym rozporządzeniu metanowym w parlamencie, rozmawiając z Niemcami, z Francuzami, z Greensami, z EPP, widziałem, jak łatwo można przekonać partnerów, głównie z Niemiec w tym przypadku akurat rzeczywiście, do zmiany decyzji po prostu, tylko nikt tego wcześniej nie robił z perspektywy ani Komisji Europejskiej, ani Rady Europejskiej, ani polskiego rządu. I to mnie przeraża, że my sami się wykluczamy przez te 8 ostatnich lat mitycznych. Rzeczywiście sami się wykluczyliśmy z tego mainstreamu politycznego i podejmowania tych decyzji. No i oczywiście także łamiąc praworządność, bo to też nas wyklucza z tego głównego stołu polityki europejskiej. Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman. Czekamy na te różnice. No tak, groźba takich decyzji, które mogły być podjęte przez część państw członkowskich i, no i wtedy nastąpiłaby ta marginalizacja. Oczywiście, że jest i trzeba się przed tym bronić. No po to i my jesteśmy w parlamencie, żeby mówić, że Polska to nie PiS, tak? Że społeczeństwo również oczekuje tutaj solidarności i udziału instytucji europejskich po to, żeby rzeczywiście nie zostać wykluczonym, nie zostać poza tą wspólnotą. Ja bym na jedno zwrócił uwagę, bo dzisiaj te dyskusje jak gdyby stopniały, one się gdzieś tam ucichły.
Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że mamy największe zagrożenie, jakie mogło się zdarzyć, czyli mamy wojnę na kontynencie. Mamy zupełnie nowe wyzwanie pod względem bezpieczeństwa. I chciałbym dzisiaj widzieć tych, którzy mówią, Europa nam jest niepotrzebna i niepotrzebna jest na przykład wspólna polityka bezpieczeństwa. Ona jest oczywiście potrzebna i w wielu aspektach, na przykład cyberbezpieczeństwa, będzie musiała być wdrożona bardzo, bardzo sprawnie i bardzo szybko. Nieobecnie nie mają racji, jeszcze raz powtórzę. Jeżeli ktoś sam siebie wykluczy, będzie poza wspólnotą. Tu nie będzie jak gdyby potrzebna dodatkowa konferencja czy jakaś inna decyzja. Po prostu nieobecni będą poza wspólnotą, no, poza decyzjami, poza budżetami, poza działaniami wspólnymi, poza informacją i tak dalej. Krzysztof Hetman. Muszę pana rozczarować. Nie poróżnimy się w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o Europę dwóch prędkości, to proszę zwrócić uwagę, że ta druga prędkość, w cudzysłowie, jest tylko i wyłącznie za sprawą tych, którzy po prostu nie chcą realizować tego, na co się umawiają na poziomie 27 państw członkowskich. Tak? Tutaj Andrzej mówił o Węgrach czy o rządzie premiera Morawieckiego. I tak na dobrą sprawę te kraje na własne życzenie, nasza Polska, nasz kraj, Węgry, na własne życzenie ustawiają się w tym szeregu państw tej drugiej, słabszej prędkości. Pan pyta, czy te kraje nie będą patrzeć się na Polskę i pójdą do przodu. Wie pan, to jest tak samo jak z budową wodociągu w jakiejś miejscowości. Jest zaplanowana, jest 100 kominów w miejscowości, jest zaplanowana inwestycja, że wodociąg będzie do każdego gospodarstwa domowego, będzie przyłączenie. No i załóżmy, że jest dwóch gospodarzy, którzy mówią, nie, my nie chcemy. My nie chcemy, bo to są dodatkowe koszty później, bo to nie wiadomo, po co mi to potrzebne, ja mam studnię głębinową na podwórku, ja nie chcę. Namawiają ich oczywiście sąsiedzi do tego, namawia ich do tego wójt, żeby przyłączyli się do tego wodociągu, bo jak jest jeszcze on realizowany ze środków europejskich, a trochę się na tym znam, to są lepsze wskaźniki, można dostać wyższy poziom dofinansowania, ale oni się uparli. I co wtedy robi ta społeczność? Ta społeczność decyduje wtedy, okej, robimy bez nich. I bez nich taki wodociąg powstaje. Wszyscy mają bieżącą wodę z wodociągu, a oni dalej sobie ciągną ze studni. I tak to też wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o Europę dwóch prędkości. Kolejne pytania. Słuchajcie, widzę, że jest ich sporo, a czasu niedużo. Może przyjmujmy po dwa. Co wy na to? Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Wawrzyniec. Ja mam pytanie do państwa a propos świadomości wśród obywateli polskich o Unii Europejskiej. Ja myślę, że niewielu Polaków było w stanie powiedzieć, jaka jest różnica między Radą Europy, Radą Europejską a Radą Unii Europejskiej, czy jak są wybierani członkowie Komisji Europejskiej. Czy nie uważacie, że Unia jako organizacja robi za mało, żeby edukować obywateli, a jeśli tak, to jak tę edukację można polepszyć, bo bez niej łatwo sprzedać narrację przez telewizję polską, że jest to jakiś twór obcy i wręcz wrogi Polsce. Dziękuję. Dzięki. I drugie pytanie. Dobry wieczór. Do pana europosła Hetmana. Pan zwróci taką uwagę, że Unia powinna się skupić na tych sprawach ważniejszych, a z niektórych trochę zluzować. Czy mógłby pan sprecyzować, które to są te ważniejsze sprawy, a z których powinna zrezygnować? Dziękuję. Zaczniemy może od Krzysztofa. Okej, od razu panu odpowiem na to pytanie. Unia zdrowotna, to o czym rozmawialiśmy. Jednolity rynek, współpraca, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, polityka regionalna, polityka obronna. Mógłbym jeszcze kilka wymienić tych polityk, które są moim zdaniem najważniejsze i najbardziej istotne z punktu widzenia tych 27 państw członkowskich, tak żeby zacieśnić tą współpracę. Natomiast odpowiadając panu na pytanie, z czego bym zrezygnował? Okej. Wie pan co, mógłbym panu tutaj wymienić całą listę spraw, którymi my się zajmujemy w Parlamencie Europejskim i moim zdaniem, i tu znowu byśmy się nie poróżnili, bo koledzy przyznaliby mi rację, że jest wiele takich spraw, które naprawdę z punktu widzenia dzisiejszych wyzwań, jakie mamy,
są trochę mniej istotne, bo jeśli chodzi o transformację energetyczną, wszyscy się zgodzimy, że to jest najważniejsza sprawa. Jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu, to jest najważniejsza sprawa. Natomiast czasami zajmujemy się takimi sprawami, na przykład w systemie edukacji, zajmujemy się sprawami związanymi z sprawami opiekunek osób starszych. Przepraszam, uważam, że to nie jest ten poziom, na którym powinniśmy pracować, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o współpracę 27 państw członkowskich. I takich spraw jest naprawdę bardzo dużo, które po prostu musicie państwo wiedzieć, że koledzy mają z pewnością też takie doświadczenia, że bardzo często w Parlamencie Europejskim, gdy dochodzi u nas do dyskusji nad różnymi sprawami, to właśnie takie sprawy najbardziej rozpalają emocje, a nie zajmujemy się tym, co jest najbardziej istotne i nie poświęcamy 100% naszego czasu na to, żeby rozwiązywać te najważniejsze problemy, bo nie mówię, że problem opiekunek osób starszych jest mniej ważny. Też jest ważny, tylko on akurat powinien być rozwiązany na poziomie państwa członkowskiego, a nie tam w Brukseli. O to mi chodzi. Natomiast odpowiadając panu na pytanie, no to a jest... A czy mogę właśnie, bo zanim odpowiesz na pytanie o tą znajomość Unii Europejskiej, chcę krótki test. Uwaga. Jeśli jesteście na tak, ręka do góry. Czy Donald Tusk był szefem Rady Europy? Kto uważa, że tak było? A kto uważa, że Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej? U was jest okej. Okay. Ale to jest najczęściej mylone. Rada Europy i Rada Unii Europejskiej. No dobra, odpowiedź. Już przerwałam, Krzysztof. To już szybciutko odpowiem panu na pytanie. No właśnie pytanie brzmi, jak Unia miałaby edukować? Znaczy, kto w tej Unii miałby edukować? Znaczy, Parlament Europejski, Komisja Europejska, jakąś agencję trzeba byłoby powołać? Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o komunikację ze strony instytucji europejskich, to jest naprawdę na bardzo fatalnym poziomie, jeśli chodzi o komunikowanie się ze społeczeństwami poszczególnych państw członkowskich i ta komunikacja kompletnie leży, moim zdaniem. Natomiast to jest moim zdaniem, akurat jeśli chodzi o edukację, to jest nasz obowiązek w każdym kraju Unii Europejskiej i nikt nie powinien tego za nas robić. Mogą to wspierać takie instytucje jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, mogą być pieniądze na to w budżecie Unii Europejskiej, które na przykład organizacje pozarządowe z każdego państwa członkowskiego mogły pozyskiwać granty, aby robić tego typu projekty edukacyjne, ale to powinniśmy robić my tutaj. Łukasz Kochut. Problem jest to, że rzeczywiście edukacja jest bardziej po stronie państw członkowskich i to jest pewien problem, zwłaszcza w Polsce, gdzie rzeczywiście przez te, tutaj akurat powiem, ostatnie 30 lat ta edukacja obywatelska, wiedza o społeczeństwie, czy już właśnie edukacja europejska, no na ogół nie była na jakimś wysokim poziomie. Ten moment właśnie przedreferendalny, dla mojego pokolenia bardzo ważny, to był taki moment, że rzeczywiście wszyscy, całe te pokolenie transformacji, czyli teraz już boomerów mniej więcej, to się mocno edukowało w sprawie instytucji europejskich, ale rzeczywiście tego bardzo, bardzo brakuje i rzeczywiście ta propaganda nie pomaga. My w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej skupiamy się w kontekście edukacji na konkretnych funduszach i konkretnych programach. Na pewno największym flagowym osiągnięciem Unii Europejskiej, też mojej Komisji Edukacji i Kultury jest program po prostu Erasmus. To jest program, który Unia Europejska finansuje, gdzie można studiować za granicą, który rozwija, ale nie jest to bezpośrednio edukacja w państwie członkowskim, tylko już ponad to. No i drugi taki fundusz, który akurat tutaj wspólnie siedzimy w trójkę i akurat dwóch z nas przy tym funduszu pracowało, ja i Andrzej Halicki pracowaliśmy przy takim nowym programie unijnym, Obywatele, Prawa i Wartości. To jest na razie taki początkowy, priorytetowo traktowany, co prawda, ale jednak ciągle początkowy etap. W ogóle fajna rzecz, bo fundusze europejskie bezpośrednio przesyłane z poziomu Brukseli do NGO-sów, fundacji i tam też jest spora część tego funduszu na właśnie edukację obywatelską, na walkę o praworządność, prawa człowieka, prawa kobiet, więc tutaj też jest jakaś taka furtka do tego, żeby NGO-sy, stowarzyszenia i fundacje mogły pieniądze z Brukseli brać i rozwijać swoją działalność i także edukować o
o wartościach europejskich, o instytucjach europejskich. Andrzej Halicki. Tak, ja zachęcam do tego, żeby przeglądać strony i uczestniczyć w tych konkursów. Teraz już jest rozpisanych chyba powyżej 30. I to jest rzeczywiście bezpośrednie finansowane, omijające rządy. To był jeden z ważniejszych, no muszę powiedzieć, że bo akurat byłem negocjatorem, że to był jeden z ważniejszych postulatów przy tym całym budżecie, który jako jedyna propozycja, która ma swoją ciągłość w poprzedniej kadencji, została podwojona w sensie finansowym. I to jest istotne. Natomiast bardzo ważne pytanie, bo ja uważam, że akurat tu się musi bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o politykę informacyjną. Mamy niby biura i Komisji Europejskiej, i Parlamentu Europejskiego w każdym z państw członkowskich, w Polsce nawet dwa. Ale to trochę za mało, a poza tym Komisja i chyba żadne państwo członkowskie do tej pory nie zakładało, że ktoś może po prostu ordynarnie kłamać i z Unii Europejskiej zrobić sobie no, politycznego konkurenta, wroga wręcz. Ten pierwszy szok, jaki na poziomie komisarzy miał miejsce, to była kampania, która dotyczyła polskich rachunków za energię, gdzie każdy z nas dostawał informację, że winnym wzrostowi energii jest Unia Europejska i te fundusze i te środki, że tak powiem, są ściągane przez Unię Europejską w quasi podatku. No przecież absurd. Kiedy to pokazałem jako przykład, że komisja powinna to prostować, mówi, no tak, ale jak my mamy to prostować? No tak, zrobimy konferencję prasową, no ale tu są billboardy, to musicie zrobić billboardy. No tak, ale nigdy nie robiliśmy billboardów, nie mamy na to miejsca, środków i ja uważam, że ta świadomość konieczności również wyjścia z informacją na zewnątrz do obywateli naprawdę jest. Pytanie, jak ją dziś przełożyć, być może kolejny komisarz odpowiedzialny za informację europejską, ale no nie chcę tu mnożyć tych komisarzy, bo i takich jest dużo, natomiast jest tych kilka zadań, które dzisiaj nie mają realizacji, takiej praktycznej realizacji. Ona się pojawia w sytuacji szczególnej, ale powinna być w jakimś sensie menedżersko usystematyzowana i na pewno komunikacja do nich należy. Ale to, słuchajcie, dopytam, bo to myślę, że w kategorii Polski jest bardzo ważne. To uważacie, że Bruksela nie wyciągnęła lekcji z Brexitu, bo wtedy Bruksela świadomie nie włączała się w referendum na Wyspach, uważając, że to referendum będzie wygrane przez Unię i nie ma w ogóle w co się angażować. Potem się okazało za późno. O, pada deszcz. Jak pięknie. Będzie frekwencja nam urośnie. No dobra, wracamy do pytania. Czy Bruksela wyciągnęła w takim razie, czy nie, wnioski z Brexitu, Krzysztof? Chyba jednak nie wyciągnęła. Nie widzę, żeby wyciągnęła wnioski z Brexitu. Myślę, że tam wtedy zadziałał też taki mechanizm, żeby się nie wtrącać, może nie dlatego, że byli przekonani o tym, tak mi się wydaje, że to referendum będzie wygrane przez zwolenników Unii Europejskiej, ale bardziej chodziło o to, że no to Brytyjczycy mają podjąć decyzję, więc tutaj nie będziemy im się wtrącać. A czy ja mogę zadać pytanie? Proszę możemy bardzo. Odwrócić sytuację, bo ja mam pytanie do pana, który mi zadał pytanie. Czy pan uważa na przykład, że Unia Europejska powinna się zajmować, bo takie przepisy są szykowane na poziomie Unii Europejskiej, powinna się zajmować warunkami, pod jakimi starsze osoby po 65, 70 roku życia mogą dalej móc prowadzić auto i posługiwać się prawem jazdy? Nie. No, dziękuję bardzo. W sensie, moje pytanie polegało na tym, że chciałbym usłyszeć konkrety, czym okay. się zajmuje Unia i co jest okay. teoretycznie niepotrzebne. To mam nadzieję, że pan usłyszał ode mnie. Tak, o to mi chodziło. Dziękuję. Dzięki. No dobra, wracamy do pytań. Dla tych, co przyszli z powodu deszczu, rozmawiamy o Unii Europejskiej. Bardzo proszę. Jestem Marcin z województwa śląskiego i chciałbym zadać pytanie do pana posła Hetmana. Najpierw przytoczę jednego z tweeta podanego przez jedną z kandydatek. Pani Małgosiu, te wściekłe, lewackie i antypolskie ataki świadczą o strachu przed pani patriotyczną kandydaturą. Chciałbym zadać to pytanie, bo to jednak z kandydatek napisała, nie pisowskich, no jedna z konfederackich,
ale jednak znalazła miejsce w pakcie senackim z puli PSL-u. I chciałbym zapytać pana posła Hetmana, co myśli na ten temat i jak to ma się do przyszłości w Unii Europejskiej, bo ta pani jest ewidentnie konfederatką, ma wypowiedzi antyunijne i antyukraińskie. Dziękuję. Od razu panu odpowiadam, źle myślę i dziwię się, że ta pani jest kandydatem paktu senackiego w tegorocznych wyborach, biorąc pod uwagę jej wypowiedzi. Następne pytanie. Dlaczego do żadnej dziewczyny nie trafia mikrofon? Halo. Równouprawnienie. Dwa pytania od dziewczyn, proszę. Mikrofon, bo nam zostało, słuchajcie, 5 minut. Proszę. Ja mam pytanie takie, słychać mnie? Tak. W kontekście nadchodzących wyborów do Europarlamentu chciałam zapytać, co panowie uważają nad ewentualnością wprowadzenia porad narodowych list w tych wyborach europejskich i jakie są panów argumenty ewentualnie za i przeciw? Dziękuję. To jest efekt właśnie tej konferencji o przyszłości Europy. To jest też efekt tych wszystkich rozmów właśnie tych polityków, którzy, takich jak na przykład Guy Verhofstadt, którzy uważają, że Unia powinna się mocniej federalizować i powinny takie listy powstawać. Ja nie ukrywam, że dla mnie to jest coś ciekawego, bo to jest jakby kolejny etap integracji europejskiej. Oczywiście przy założeniu, że mamy społeczeństwo obywatelskie, które wie dużo o Unii Europejskiej, które zna ten rynek też europejskich polityków, które zna te niuanse brukselsko-strasburskich korytarzy. Z mojej perspektywy osoby pogranicza śląskiego to byłoby coś fajnego. Zresztą mnie cały Twitter wysyła gdzieś tam za granicę, więc byłoby to naprawdę dla mnie ciekawe rozwiązanie. Nie jest to na razie na etapie następnych wyborów. To znaczy to nie przeszło, to jest jakaś tam koncepcja, która moim zdaniem prędzej czy później, bo ja uważam w przeciwieństwie do niektórych, do Krzyśka, że ta integracja przyspieszy wkrótce, ale myślę, że to jest kwestia naprawdę, nie wiem, 10 lat. Dopiero jak rzeczywiście ta przede wszystkim będzie najpierw musiała być sfederalizowana i być może musiałoby być zniesione weto w paru miejscach, zwłaszcza w Radzie, i wtedy być może takie rozwiązania paneuropejskie będą miały miejsce. No, ja szczerze mówiąc na to liczę i czekam na to. Panowie, jeszcze słowo. No, tu kolega dostał brawa, więc ja ich nie dostanę, bo uważam, że tego nie będzie, bardzo długo nie będzie, z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że tu mówimy o... propozycja była 58 miejsc, inaczej w ogóle wybieranych, uszeregowanych i tak dalej. W związku z tym byliby parlamentarzyści jak gdyby nierówni sobie, ale to już zostawiam na boku. Nie będzie dlatego, że nie będzie na to zgody po prostu politycznej. My mamy absurdalną ordynację w Polsce na przykład. Największą konkurencją w okręgach 13, które mamy, są kandydaci sami dla siebie, bo z każdej listy jeden bierze, a 10 może startować, więc największa konkurencja jest na własnej liście. No to jest najbardziej bzdurny system wyboru, jaki mają poszczególne kraje, a mają różne. I teraz powiem, no raczej będzie tak, że będzie jednolite dążenie do tego, że listy są ogólnonarodowe, czyli w danym kraju po prostu jedna lista i wtedy proporcjonalnie w stosunku do głosów kolejne osoby, a może wybierane osoby, będą reprezentantami tych społeczności. Do tej ponadnarodowej listy o tyle trudno doprowadzić, że musielibyśmy mieć wtedy zgodę tych wszystkich poszczególnych znowu krajów na zmianę traktatową, a to, jak powiedzieliśmy sobie na początku, jest bardzo, bardzo trudne. Przynajmniej jedno weto hamuje ten proces. Krzysztof Hetman. Andrzej nie spodziewał się braw. Wiesz, zawsze, na mnie zawsze możesz, Andrzej, liczyć. Łukasz zresztą wie, że też może na mnie liczyć. Te listy miałyby tylko sens wtedy, gdyby były z prawdziwego zdarzenia ponadnarodowe partie polityczne, w ramach których politycy działaliby i w ramach których mogliby kandydować ponad granicami. Takich partii politycznych
ponad granicami, takich pan narodowych dziś w Europie zwyczajnie nie ma. Oczywiście jest Europejska Partia Ludowa, są socjaliści i demokraci, ale to nie jest organizm polityczny skonstruowany wedle partii politycznej. To jest jednak, jakiego dobrego słowa tutaj użyć, taka konstelacja wielu różnych partii politycznych z całej Europy, które niekoniecznie w środku mówią jednym głosem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w partii politycznej mówić jednym głosem, bo przecież pochodzimy z takich partii politycznych, gdzie są różne głosy, jest pluralizm i tak dalej, ale jednak musiałaby być jakieś partie polityczne pannarodowe, a takich dzisiaj jeszcze w Europie nie ma. I ostatnie pytanie. Dobry wieczór, Katarzyna Nowak. Ja mam tutaj, pan Kochut mówił o euro. I ja w zeszłym roku byłam na panelu tutaj właśnie na kampusie i wybieram się u pana Sławomira Dudka z takiego instytutu pana Leszka Balcerowicza. I on mnie tam uświadomił, i myślę innych uczestników tego panelu też, że jeśli jakiś kraj wprowadzi euro, to po prostu musi zdawać do komisji takie dużo bardziej szczegółowe raporty na temat swojej ekonomii, waluty, no bo po prostu Unia dba o euro, dba o tą walutę. I właśnie dziwię się, że jeśli pan na przykład jest takim zwolennikiem, no po prostu to nie wybrzmiewa w debacie publicznej. Ja tego, po prostu gdyby nie ten panel tutaj, to ja bym o tym nie wiedziała i jak w ogóle mówię to moim znajomym i nawet z ciekawości, kto z państwa na przykład o tym wie, że jakby, no właśnie, nawet tutaj to jest kilka osób i inflacja w Polsce i to jak dodrukowywane są pieniądze i tak dalej. No przecież to wszystko jest właśnie dlatego, że jest ta ogromna po prostu żenująca, niech pohamowana dowolność. Nikt nad nimi nie sprawuje nadzoru. Wyobraża sobie pani konferencję prezesa Glapińskiego w takiej sytuacji? Bo ja nie. Pełna zgoda. To jest kwestia trochę deficytu tej wiedzy, trochę właśnie straszenia Unią Europejską. No przecież to jest fajnie tak mieć taką właśnie Unię Europejską, której się ciągnie jak z bankomatu, a już powoli nie spełnia w zasadzie warunków brzegowych. No, obecna Polska nie miałaby prawa przystąpienia do Unii Europejskiej, tak naprawdę Polska PiSu. Więc tak, ja się zgadzam, że ten element akurat, czyli przystąpienie Polski do strefy euro, nie wybrzmiewa w dyskusji publicznej. Jest strach. Przy tym ja się tego nie boję akurat, jak wiecie, ja jestem znany z dość konkretnych poglądów, także na Twitterze, ale jest taki strach, dlatego że po prostu żyjemy w kraju, w którym propaganda z wszystkich naszych działań w Parlamencie Europejskim robi po prostu bicz na opozycję. Myśmy o tym wielokrotnie rozmawiali i z Krzyśkiem, i z Andrzejem, że trzeba byłoby odkłamywać po prostu bezpośrednio te wszystkie, wszystkie te fake newsy, które przedstawiciele pisowskich europosłów czy suwerennej Polski publikują w swoich mediach społecznościowych, bo dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Bardzo łatwo jest wyciągnąć jakiś jeden w miarę kontrowersyjny element, a nie pokazywać całego obrazka, nie pokazywać tego, że na przykład rząd PiS praktycznie wszystkie pieniądze z ETS-u wydał na bieżączkę polityczną po prostu. I to jest tak, niestety ten właśnie brak wiedzy takiej pogłębionej doprowadza do tego, że ludzie się boją i ten temat nie przebija się do przestrzeni publicznej. Ja absolutnie uważam, że to jest temat na najbliższą dekadę, to jest długa perspektywa, ale uważam, że także wkrótce opozycja powinna się tym tematem zająć. Dziękuję. Panowie? Jedno zdanie dopowiadające, bo prezes Glapiński ma raport na ten temat u siebie, zrobiony przez NBP, przez jego kolegę, mojego zresztą kolegę z NZS-u bardziej niż jego kolegę, ale mówię o Prawie i Sprawiedliwości, kiedy był prezesem Narodowego Banku Polskiego, czyli nominowany za czasów pierwszego PiSu, 2009 rok. Koszty przewalutowania z tytułu braku euro, czyli złotówki, to wówczas obliczał prezes Skrzypek na 9 miliardów złotych rocznie plus ubezpieczenia z uwagi na ryzyko mniej więcej również drugą taką sumę. Jeżeli kilkanaście miliardów pomnożymy przez lata, no to mamy mniej więcej sumę strat. Ale to nie jest tylko kwestia tego rodzaju kosztów, bo jest kwestia wiarygodności i
zupełnie innej perspektywy również, jeżeli chodzi o inwestycje. Kwestia euro i złotówki bardzo często tłumaczona jest w ten sposób, a słyszę to bardzo często także od młodych ludzi. I to jest niepokojące, bo to, no bo tu by trzeba było się zastanowić, to kwestia suwerenności. Otóż nawet prezes Glapiński, a pochodzimy z tej samej uczelni, kiedyś jeździliśmy na wspólne obozy, nawet, muszę tak przyznać, bo były takie czasy, kiedy podziemna Solidarność czy NZS, rzeczywiście robiliśmy wspólne konferencje, wspólne takie wyjazdy. To były czasy PRL-u. Czy polska złotówka gwarantowała suwerenność Polsce? No w żaden sposób. Odskocznią do tego, i tu warto prezesowi Glapińskiemu to przypomnieć, jest to, że mówiliśmy o różnych mechanizmach, które dają możliwość no, takiej autonomii gospodarczej czy lepszego, zdrowszego funkcjonowania firm. On był wtedy zapatrzony na Amerykę, na ISOP-y i na różnego rodzaju sposoby, że tak powiem, oddzielenia się od Rosji. Więc warto mu przypomnieć jego własne dywagacje z roku 89. No, niech do źródeł swoich własnych wystąpień się cofnie, a wtedy sobie da odpowiedź na to, czy przyjęcie euro to utrata suwerenności. I Krzysztof Hetman, ostatnie zdanie. Ja tylko ostatnie dwa zdania. Chciałem panią uspokoić, dlatego że o tych wszystkich rzeczach, o tych dodrukowanych pieniądzach, poziomie inflacji, o tym zadłużeniu pozabudżetowym, to my także wiemy właśnie dzięki Komisji Europejskiej, ponieważ te analizy są pogłębione i te dane, które płyną do Komisji Europejskiej, dotyczą także państw, które nie są w strefie euro. Oczywiście te w strefie euro są bardziej pogłębione, ale to się zdarzyło po Grecji. No bo cała strefa euro oberwała wtedy tym, co się wydarzyło w Grecji, dlatego te analizy w strefie euro pogłębiono. Natomiast to wszystko wiemy dzisiaj, właśnie dzięki Komisji Europejskiej i dzięki temu raportowaniu, które każde państwo członkowskie musi ten raport złożyć do Komisji Europejskiej. Szanowni moi drodzy uczestnicy, minęła godzina 23. To znaczy, że... Spać. Może jeszcze skoczycie na Silent Disco. Łukasz Kochut, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Magdalena Sobkowiak. Bardzo, bardzo dziękujemy. I pamiętajcie, idźcie na wybory. Do zobaczenia.